ma koziołki! Orły białe! Au, oziołki, au, morki, siemanki. Au! Za ojczyznę. Au. Jestem zjarany, jak zrób. Wolność mi się fucking należy! Mordki, kurwa, dzisiaj jest ten dzień! Artur Binkowski urodził się w Bielawie, gdzie spędził dzieciństwo i wczesne lata młodości. W wieku 13 lat wyleciał razem z rodzicami do Kanady, gdzie 2 lata później rozpoczął treningi boksu. W 2000 roku zdobył tytuł amatorskiego mistrza Kanady. A jaki masz dorobek amatorskich walk? Amatorskich walk skończyłem, tak jak mówię, zacząłem w roku 15 lat, miałem w Kitchener i od 15 lat do 25 lat boksowałem jako amatorski bokser dla Kanady. Miałem ponad 100 walk, 105, może 110 i większość wygranych, z 70-80 walk wygranych. Na całym świecie walczyłem, większość w Kanadzie. Binho za sprawą swojego trenera, Arbiego Boema, znał się z Lennoxem Lewisem, mistrzem świata i znakomitym pięściarzem, do którego pojechał na obóz, by przygotować się do starciu w Igrzyskach Olimpijskich. Na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w pierwszej walce pokonał Michaela Makake. W ćwierćfinale stanął naprzeciwko Rustama Saidowa. Uzbek okazał się jednak znacznie mocniejszym rywalem. Binkowski przegrał starcie. Walka została zatrzymana na kilkanaście sekund przed końcem drugiej rundy. Mimo, że nie udało mu się zdobyć żadnego medalu, Binkowski często mówi o sobie olimpijczyk, a sam udział w tak znaczącym sportowym wydarzeniu zdefiniował jego osobę na wiele lat. 23 listopada 2001 roku Artur debiutuje zawodowo. Po 4 rundach walka kończy się remisem. Wchodzić i bić. Masz wchodzić i bić, a to dopiero druga taka próba w zawodowym boksie. Pierwsza była w Detroit i była remisowa, tak? Pierwsza była remisowa z tego powodu, że walkę wziąłem na 2 dni zawiadomienia, tylko miałem, weszłem do ringu, biłem się z chłopakiem z Detroit, także z ich wychowankiem tam i zbiłem go, uciekał ode mnie, 4 rundy uciekał, walkę miałem za wygraną, 1 sędzia dał mi wygraną, 2 sędziów stwierdziło, że jest remis, zdenerwowałem się, że go nie wykończyłem. 9 kwietnia 2002 roku 27-letni Artur staje do walki z Tyrionem Maxem. Bogata kariera amatorska, dobry trener i odpowiednie warunki sprawiały, że był on naprawdę perspektywistycznym ciężkim. Mistrz polakał głowę. Tyron Max waży podobnie do Binkowskiego, około 230 funtów, ale nasz Artur jest zdecydowanie lepiej zbudowany. Bokserskim nowicjuszem, ponad nie przegrał wtedy w 1/4 finału z późniejszym finalistą, bokserem z Uzbekistanu. Mac Evans ma w swojej stajni naprawdę wielkich fighterów, by wymienić tylko Carlosa Newtona, zwanego Roninem, czy Syra Van der Poela, zwanego także Jewelem. Binkowskiego jakimś straszliwym, rozpaczliwym hakiem nurkuje mu pod pachy. Artur nie znalazł na początku rozwiązania na nietypowo walczącego przeciwnika, choć widać, iż przewaga białego boksera jest ogromna. W drugiej rundzie stało się to, co się stać po prostu musiało. Trafiony kilka razy w korpus Max został pozbawiony oddechu, sił oraz ochoty do walki. Binkowski przyszedł walczyć, nie ucieka. Wiesz, wagon był ciężki, że trudno mu nawet było uciekać, ja chciał uciekać. Głową trochę wchodził, wiesz, tak, mi się zdaje, że walka się zaczęła nie za bardzo ciekawie, nie, bo widzisz, wyczuwałem go tego. Później jak popatrzysz na walkę, jeszcze raz przejrzysz walkę, zobaczysz, że jego prawa ręka, jego prawy cios był głównym ciosem jego, z tego mi się wydawało. I później wiesz, jak tylko zobaczysz, że zawodnik ma dany ulubiony cios, mocny cios, unikasz tego ciosu i kontrujesz go z tego, także wiesz. To wszystko gra w szachy dla mnie. Ja bardzo lubię boxing i ja jestem prezesko jego fan club. Wiesz co to jest? Okej. To ile jest was członków fan klubu Artura Binkowskiego? Ja, on przecież dopiero drugi raz walczy. To jest od pierwszej walki. I będzie rosło was, więcej was będzie. Tak. 30 maja 2002 roku Binkowski wchodzi do ringu z Jamesem Porterem. Artur dysponował naprawdę dobrą kondycją, jak na kategorię ciężką, potrafił dobrze składać kombinacje, szukał ciosów na korpus. Był twardym zawodnikiem, zawsze starającym się iść do przodu i wywierać presję. Miewał jednak problemy z wykończeniem rywali, brakowało mu też pojedynczego, nokautującego uderzenia.
Aktualnie Artur jest znany w Polsce głównie przez swoje wypowiedzi, które odbierane są w bardzo różny sposób. Dla jednych jest to coś zabawnego, inni są w stosunku do Artura bardzo krytyczni. Siemanko mordeczki, kurwa jego mać. I co słychać? Słyszycie, mordki, słyszycie mnie? Au, au, au. Au, oziołki! Au! Ale nic, mordki. Ziółko, końcówkę jemy. Piję, bo lubię. Kradnę, bo muszę, a wolność mi się fucking należy! Tworzę ten materiał, by rzucić nieco inny, pełniejszy obraz na postać popularnego dzisiaj Binia. Mańkut z mańkutami, jak zauważyłeś, to był mańkut. Także musieliśmy, całką inną strategię miałem na tą walkę tutaj. Bo z góry, dwa tygodnie wcześniej wiedzieliśmy, z kim się bijemy. Okazało się, tak jak mówiłem, że przeciwnika ci zmienią, wiesz, i całkiem inaczej się rusza. Ciosy jego padają z innej strony. I wiesz, pierwsza runda była też runą wyczucia. Kilka razy mnie trafił, ale ja tak lubię, wiesz. Lubię po prostu poczuć siłę zawodnika. Wtedy wiesz, co on ma. Czwartym rywalem Binkowskiego był David Cherry. Duży bokser zaczął bardzo chaotycznie i agresywnie. Wydawało się, że Artur jest zagrożony i walka może niedługo skończyć się na jego niekorzyść. Binio udowodnił jednak po raz kolejny, że potrafi przyjąć. Po tym jak wyczuł rywala, zaczął przechylać szale zwycięstwa na swoją stronę. Ostatecznie wygrywając przez techniczny knockout w trzeciej rundzie. Coś tak umiejętnie broni w tym chaosie, jaki reprezentuje, ale no teraz jest trochę bezradny. Powinien uważać na swoją szczękę, chronić ją. Teraz absolutna bijatyka, no już opuścił kompletnie gardę i padł, tak. To jest, proszę Państwa, po ciosie. Trochę było, wiesz, ciosy nie wychodziły tak, jak miały wychodzić, ale wiedziałem, od pierwszej rundy wiedziałem, że nie zawiodę, że go pokołam. Jak najbardziej chciałem go powalić, tylko czekałem na konkretny czas. Dobrze, co dalej? Co dalej? A do Polski jadę. Za dwa tygodnie babci dzieli się odwiedzić. Artur, mimo że od lat mieszkał w Kanadzie, przy okazji wywiadów i rozmów wielokrotnie wspominał, że Polska jest jego ojczyzną. Sam też bardzo cieszył się z każdej możliwości powrotu w rodzinne strony. 27 września 2002 roku Artur staje do walki z Quintonem Osgoodem. O ringu tu nie ma kasków, tu nie ma sędziów, którzy by zwracali uwagę, że ciosy są zadawane nieczysto, przerywali tu. O, teraz no dał się trafić Artur, to byście widzieli na ringu, więc musi Artur trochę uspokoić, jego przeciwnik ma jeszcze dużo sił, no i pomimo, że walczy tak chaotycznie, to proszę zobaczyć, z prawej, z lewej bije te ciosy, nie ma żadnego respektu dla Artura Binkowskiego, teraz próbował na dół. Walkę wygrał w drugiej rundzie przez techniczny knockout. Teraz po prostu zaatakował głową, no gdzieś tam Arturowi udało się umieścić taki prawy kontrujący, tak jak teraz. No i próbuje tymi cepami gdzieś tam uderzyć niespodziewanie. Bardzo ładny lewy, jest lekko oszołomiony, to powinien być koniec. No zobaczymy. Ja jestem w stanie jutro stoczyć, ja jestem w takiej formie. Tutaj doktor przed chwilą, tak jak po każdej walce, sprawdził mój puls. Mówi, że wszystkich zawodników w ciężkiej wadze miałem najlepszy puls. To znaczy, że w najlepszej formie jestem. Kolejnym rywalem Binia był Brian Blakely. Tym razem rywal okazał się naprawdę twardy, a sama walka dotrwała do decyzji. Artur wygrał to starcie jednogłośnie na punkty. Artur uważa się za Polaka, w tej chwili przyspieszył, wydaje się zyskiwać drugi oddech. A przydałoby się jednak większe... Tak, aby tą walkę zakończyć dla siebie korzystnie. Udało się zapewnić do narożnika, ale tylko dlatego, że nie wiadomo dlaczego odwrócił się i w bardzo nonszalancki sposób zaczął odchodzić. Blakely to oczywiście wykorzystał. Że nie jestem w formie, to nie miało nic do znaczenia. Mi się zdaje, głównie zdarzyło się tak, że lekko zacząłem nie słabnąć, tylko zwolniłem tempo walki pod koniec walki mojej, dlatego że byłem bardzo frustrated. Jak jest frustrated? Byłem zdenerwowany, lekko zagubiony tym, że sędzia mu pozwalał głowę jego kłaść mi do kolan, rozumiesz? Ja ani jednego upomnienia mu nie dawał.
24 stycznia 2003 roku Artur stanął do walki z Brianem McClandre. Starcie wygrał w czwartej rundzie, zasypując rywala ciosami i zmusił jego narożnik do rzucenia ręcznika, tym samym przerwania walki. Odtrącił go lewym prostym, dobrze, kontroluje wysoko, podniesiona głowa i prawy hak, doszedł i lewa strona, tuż przed nami Artur jest w ataku. ...i otworzyć drogę do uderzenia do całej serii ataków teraz. To nie... No, tutaj o kondycję Artura na pewno się... Jest prawy strzał, doskonały, widzieliście Państwo, oczy wyliczył do 8, Artur w ataku, będzie chciał skończyć, dobrze na dół, dobrze... I ma więcej siły. Artur jednak walczy i stara się zmieścić jeden, drugi cios. Teraz Artur cudownie do kończącego, decydującego ciosu. Teraz przepiękna seria. Może teraz koniec. I koniec. Walki na walkę, idziemy do przodu. No właśnie, chciałem zapytać, jak odebrałeś publiczność dzisiejszego wieczoru? Ty mi sam powiedz. Przyleciałem dopiero pół godziny temu, także jestem tutaj na szybko, na zdrowo, ale czuję się dobrze. W dobrej formie jest to, tak jak zawsze. Kolejnym rywalem olimpijczyka był Jesse Tucker. Rywal wytrzymał dwie rundy, padł po ciosach Binkowskiego. Zbadać się, jak mniej więcej on walczy, aby popatrzeć mu prosto w oczy, aby wyczuć się swojego przeciwnika. I tak właśnie się dzieje. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to serdecznie Cię do tego zachęcam. Historie zawodników to tylko jeden z wielu pomysłów, które chciałbym tutaj realizować. Pomóż mi kupić potrzebny sprzęt, dzięki któremu będę mógł dostarczać Wam nowe, wyjątkowe materiały na tym kanale. Link w opisie i komentarzu. 8-latek, który urodził się w Bielawie pod Wrocławiem, później przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tego zawodnika Artur Binkowski, proszę zobaczyć, wykorzystał osłabienie Amerykanina i lewy i prawy sierpowy raz po raz. Akcja nieprawdopodobna i niesamowita i będzie zwycięstwo Polaka i będzie kolejny knockout. Wszystko na to wskazuje, Amerykanin jednak jest mocny, a Polak widzi, że to jedyna szansa, by powalić JC Tuckera. I oczywiście podniosły, a Polak nie daje za wygraną i widać, Amerykanin nie ma już sił, jest! Kolejne, proszę Państwa, zwycięstwo Artura Binkowskiego. Widziałeś, jakie dwie lufy miałem ze mną do ringu weszły? To jest moja dziewczyna, to Agatka. Agatka, czyli ówczesna dziewczyna Artura, aktualnie była żona, z którą ma dwójkę synów. Jest to jeden z czynników, który doprowadził Artura do najgorszych chwil w jego życiu. Problemy rodzinne i prawne sprawiły, że Binio stracił kontakt z synami, a sąd zakazał mu go całkowicie. Ale wracając do walki, było tak, jak powinno być. Tak jak trener mi powiedział kilka tygodni temu, jak się dowiedzieliśmy, że właśnie będziemy walczyć z Jesse Tuckerem, tak dokładnie było. Skaleczyłem sobie trochę tutaj lewy nako, kostkę, dwie kostki można powiedzieć, jak to ściągnę, to zobaczę, będzie spuchnięte, ale to nie jest, taki jest boks, to mi się podoba. Kolejnym rywalem Binkowskiego był Thomas Williams. Walka skończyła się decyzją na korzyść Artura, któremu w trakcie starcia odnowiła się kontuzja dłoni. Pięściarskiego, proszę, teraz kapitalny, podbródkowy jeden, trafny i prawy sierpowy ślicznie, o, brzydko, Amerykanin na koniec, niższy, zresztą wszyscy zawodnicy byli niżsi, kapitalny prawy sierpowy, Amerykanina aż zamroczyło, widziałem jego mętny wzrok i słuszne, i Amerykanin miał również pretensje do Artura, ale Artur przewaga teraz zawodnika po końcowych sekundach rundy i teraz prawy sierpowy, bardzo ładnie, Artur nie powinien... Artur wygrał kolejne 5 walk i jedną zremisował. Niestety, nie ma nigdzie archiwalnych nagrań z tych starć. W międzyczasie Binkowski wystąpił w dwóch filmach, Człowiek Ringu i Wskrzeszenie Mistrza. Obie produkcje były o boksie, a Binio zarobił za nie znacznie więcej. 14 maja 2005 roku Artur Binkowski stanął do najbardziej krwawej walki w swojej karierze. Jak sam po latach wspomina, sprawiła, że w swojej głowie zdecydował się odejść od boksu, który jednak był dla niego jak heroina, stał się jego nałogiem i całym życiem. A zerwanie ze sportem na tym etapie kariery nie było jeszcze dla niego możliwe. Ja już postanowiłem tutaj psychicznie w mojej głowie, nie, że odchodzę od tego zawodowego boksu, w ogóle odchodzę, to była ta walka z Dimitrusem Kingiem, tam była walka, tam była rzeź, taka brutalna jest, dla mnie, nie,
ale fajna dla kibiców boksu jest, no, fajna walka do obejrzenia. Jako pięściarz, jako gladiator, nie, ciężko ci odejść, jeżeli to czyniłeś całe życie, nie? Te poświęcenie, te bieganie, to nie jest jakieś tam normalne bieganie, żeby dystans tylko, nie, przebiec. To wszystko jest na czas, wszystko tego, nie? Wysiłek taki, że ja pierniczę, nie? 18 czerwca 2005 roku Artur stanął do walki o pas mistrza Kanady wagi ciężkiej. Wychodził do niej z nieskazitelnym rekordem 14 zwycięstw i 2 remisów, nie notując nigdy wcześniej porażki na zawodowym ringu. Po pełnych 10 rundach walkę przegrał na punkty. Był również liczony w ostatniej odsłonie tego starcia. 21 kwietnia 2006 roku Artur wrócił do ringu z Tiptonem Walkerem. Walka zakończyła się remisem. Następnie Binio wywalczył sobie 2 kolejne zwycięstwa. Pierwsze z Rafaelem Butlerem, w walce z którym zaliczył błyskawicznie deski, i to 3 razy w pierwszej rundzie. Wydawało się, że walka zaraz może się zakończyć na niekorzyść Polaka. Artur nie tylko zdołał wrócić do tego starcia, ale jeszcze wygrać je przed czasem. Butler turned pro almost 3 years after Binkowski, but he's been so busy. Not many rounds though, because as I said, he has all those first round knockouts. Good jab from Butler there, a huge right hand. Binkowski has been dropped twice by them here in the first. No 3 knockdown rule and plenty of time. Man, Butler just took his time and let Binkowski spend the bullet. And there's another right hand that dazes and just freezes Binkowski, who is in serious trouble now. Long time to go, Nick. 30 seconds left. Yeah. I think he's going to get that knockout. Oh, he's in trouble now. The referee steps in. Absolutely is. No dog at him. Again, I thought Binkowski unacceptable in every area, Steve, but going in, my big note on him again. W ostatniej rundzie, powalając rywala serią ciosu, kilkadziesiąt sekund przed jej zakończeniem, Artur był naprawdę nieustępliwym pięściarzem, mimo że tą walkę przyjął na ostatni moment, mając na przygotowanie 10 dni, to dał z siebie wszystko, parł do przodu i walczył do końca. And really, Steve, the guy could have quit, you know, he really could have, he could have stayed down. Big right hand from Butler wakes up the crowd. Keep that up. This fight, Nick, has been a microcosm of the division. You know, you get the sensational knockdowns in round one. Whoa, look at the upper Butler. Butler's in trouble. He's ready to go. He got hit with 2 right hands. He is ready to go, and he's down from that right. He is exhausted. Suspicions. Our suspicions were correct, Steve. He spits the mouthpiece out and doesn't want to continue. Nie miałem dużo czasu do namyślenia, nie? Albo bierzesz, albo odmawiasz. Wziąłem to, zanim do tej pierwszej walki w kontrakcie z Don Kingiem. Pierwsza walka była z tym Mike Mull. Zanim do tej walki już wiedziałem, że zrobiłem pomyłkę. 13 października 2007 roku stanął do walki z Mike'em Mollo. Walkę przegrał już w drugiej rundzie. Binio twierdzi, że to nie Mollo był wtedy problemem, ale to, co działo się w jego głowie i życiu, po prostu nie wyszedł do walki mentalnie. A samego Mike'a Mollo, jak powiedział w wywiadzie, może robić tu i teraz. A văzut stele verzi, Binkowski. S-a năpustit Mike Mollo, nici nu s-a uitat când a dat. I-a fulgerat în față. Ce croșeu de stânga. A căzut uriașul Binkowski și acum Mike Mollo nu pierde nicio secundă. Se rea atacul asupra adversarului său. Se aruncă asupra adversarului. Nu mai știe unde să se mai apere, dar Binkowski este jos, este gol. Iată, lovituri joase, numărătoare va pune capăt acestei lupte. Oh, nu mai răspunde Binkowski, nu mai poate să facă nimic. S-a terminat. Artur po tym starciu postanowił zakończyć karierę. Nawarstwiające się od lat drobne urazy, kontuzje, przegrana, także zmęczenie organizmu i ciała ciągłymi przygotowaniami i treningami sprawiły, że chciał odpocząć od sportowego trybu życia. Niestety wraz z dużą ilością wolnego czasu zaczęły pojawiać się problemy. Artur zaczął sięgać po używki. Au, mordki, siemanko. Ale szuka. Filtr poszedł się jebać. Zaczęły też pojawiać się problemy z prawem. W 2011 roku został skazany na 3,5 miesiąca pozbawienia wolności za pobicie. Po
5 latach Artur wraca do ringu, jednak był to już czas, gdy życie Artura mocno różniło się od momentu jego najlepszej formy. Kanadyjskie media pisały, że przez ostatnie 5 lat Artur częściej lądował w sądzie i areszcie niż na sali treningowej. Walkę z Jontem Willisem przegrał na punkty, rok później przyleciał do Polski, by zmierzyć się z Krzysztofem Zimnochem. Dał wtedy poznać się polskiej szerszej publice nie tylko od strony sportowej, ale również za sprawą różnych zabawnych lub kontrowersyjnych wywiadów i wypowiedzi. Samo to, że potrafię seksować całą noc, nie? Bez kubka wody, rozumiesz? I... No ale to nie ta konkurencja będzie. Jak nie? To jest jedno z drugim. Zawsze, wiesz, w moich najlepszych latach zawsze tak było, wiesz? Jeżeli potrafił, wiesz, człowiek seksować całą noc, to znaczy, że w ringu to będzie pestka. 26 kwietnia 2014 roku Binio zawalczył po raz ostatni z budującym swoją pozycję Michałem Cieślakiem. Przegrał to starcie w 2 rundy. Na Stadionie Narodowym miał zmierzyć się z Marcinem Najmanem. Jednak organizacja Nigdy Więcej zablokowała tą walkę przez wzgląd na rasistowskie wypowiedzi Artura. Artur przez ostatnie lata zmagał się z depresją, uzależnieniami, bezdomnością, wyrokami i problemami rodzinnymi. Jak sam o sobie mówi, czuje się jakby przeżył 150 lat, mimo że dopiero dobija do 50. Ja przeżyłem minimum 150 lat, chociaż mam co, niecałe 50, nie? Często jestem zmęczony. Nie przez boks, nie przez mój wiek. Samotność, używki, brak perspektyw. Artur nie jest postacią nieskazitelną. A ułożonki, mordki. Fakiem dniem, które kurwa mać, poszedłem spać, było gdzieś koło pierwszej, drugie. Teraz będzie gdzieś, fakiem, nie patrzyłem na telefon, będzie gdzieś koło czwarte. I coś mnie przebudziło, nie? Jakieś fakiem tam szmery, to tego, myślałem, że to sen. Patrzę, a tu Szary kurwa fakiem dobił do mnie. Ma swoje za uszami, a w swoich przekonaniach i poglądach bywa radykalny i kontrowersyjny. Ja nie potrafię jednoznacznie go ocenić, ale budził mnie pewną sympatię. I życzę mu, żeby był w stanie jeszcze wyjść na prostą w swoim życiu. Spoko, ale tak naprawdę nie oceniaj człowieka po okładce, nie?